Chciała, marzę o takim dniu. To jest moja wnusia śliczna. Minka, ty nie wychodź nigdzie. Nie, to jest 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 nie, to j
Ten, kto pustuje codziennie tylko raz swoim własnym odbiciem. Kiedy idę jednocześnie tutaj i prawie odkrywam świat sztucznie w koralie, muszę mi mieć jak najdłuższe wtedy, tu jest noc. Na lądzie mówią, jest dzień. Policzone, ważone, dać wesło w prawdzie, zwycięstwo w tyłu, wśród ludzi, jest noc. Sprawi, że zacznę mówić na prawdę. W tym czasie próby na szczęście nikt jeszcze się nie urodził, ale umarło też niewiele. Niektóre porównania są nieszczęśliwe, zrównanie do poziomu powodu pokrzywizni. Poezja wczorajna ma ten przejęcy początek. Nie zostawia mi nas tak długo, weź mnie jak jedynce, ile uczynić. I niepewności za twoimi sprawami pokrają mi dziura, już będę mi nie przyjść. Zbawiciel nie nadszedł, chociaż nie powinien nas zabić. Jesteśmy w drodze, zbieramy najsilniejsze miejsca tego, co nie przemija. Pod domem ktoś zostawił ślady. Mieszkańcy drugiej ulicy też nie widzieli, nie mieli jak my złudzeń. Opakowania niszczyją szybciej niż drogocenna zawartość. Warto postarać się o echo, które zamknie świat odwrócony codziennie do nieba, do ziemi, jak wolisz. Dobro i zło krzyczą wtedy na głosie. Innym, że mamy swojego poetę, który pisze takie teksty, a pozwala nam wejść w swoje buty i pozwala nam opowiadać naszą własną historię jego słowami. Chciałabym, żeby Wrocław mówił o koniu, ponieważ to jest piękne nazywanie myśli naszych, zwyczajnych. Ja przekażę mikrofon prowadzącym i w ogóle przedstawię prowadzących nasze wydarzenie, bo tak to można nazwać. Iwona Rosiak jest kuratorem. Głównym bohaterem jest poeta Waldemar Okoń. Całość złożyła w kreatywny i niezwykły sposób multimedialny. Nasza artystka multimedialna bardzo mi prosiła, żebym właśnie tak mówiła. Małgorzata Kazimierczak. Iwono. Nie przypadła w udziale rola kuratora. To niezwykła sytuacja, bo tak nie do końca mogę powiedzieć, że jestem głównym kuratorem. Otóż niewątpliwie ta wystawa powstała z odwagi podejmowania niebanalnych decyzji przez Magdę Mielnicką. To ona była głównym motorem takiego przedstawienia sprawy. Sprawy, poezji. Bo czymże jest ta wystawa? Ta wystawa jest próbą, proszę Państwa, uwolnienia słów, uwolnienia poezji z białej kartki i próba nadania tym słowom, nadania poezji roli artefaktu. To łatwo, a równocześnie trudno, przy poezji Waldemara Okonia, bo to poezja, która rozkodowuje kody kulturowe, która rozkodowuje sztukę współczesności. No więc jest doskonałą materią do takich poczynań. A do tego wszystkiego Małgorzata Kazimierczak z wielką wrażliwością obejrzała te światy równoległe Waldemara Okonia i wrażliwie, z wielkim szacunkiem dla drugiego artysty, stworzyła instalację multimedialną. Te dwa światy się przenikają tutaj. Przenikają tak, że dają nam duży margines do interpretacji i do swego rodzaju gry, no i też do oceny, czy ten eksperyment udał się. A chciałabym, proszę Państwa, podziękować Magdzie Mielnickiej za odwagę, za wielką odwagę i wrażliwość, Waldemarowi Okoniowi za piękną próbę ukazania nam kultury naszych czasów, pomagania
właśnie w rozkodowaniu tejże kultury. I Małgosi Kazimierczak właśnie za wrażliwość również wobec sztuki innego artysty. Dziękuję, że przyszliście tak licznie, ale no z pewnym umiarem, no bo gdyby przyszło więcej osób, to też byśmy się nie zmieścili. Już jest nieźle. To znaczy, jest mnie tu tyle na tych ścianach naokoło, że właściwie powinien wyjść i się schować, ale prawda jest taka, że no jakby też spróbowaliśmy tutaj wspólnie wykonać rzecz niewykonalną, czyli przekuć jakby słowa, obrazy, czy jakąś formę wizualną. Tytuł jest taki powtarzalny tutaj wszędzie z tym echem. Z tym, że no nie chcąc przedłużać, opowiem tylko jedną historię bardzo krótką z tym związaną. Bo ona ma 40 lat dokładnie. To, że tutaj się spotykamy, jest efektem czegoś, co wydarzyło się 40 lat temu. Czyli tak jak patrzę tutaj po Państwu, to większości z Was jeszcze wtedy na świecie nie było. W roku 1976 opublikowano tłumaczenie polskie pięknego traktatu poetyckiego Ibn Hazma, takiego poety, historiografa arabskiego, który żył w Kordobie na przełomie X i XI wieku. Poemat ten nazywa się Naszyjnik Gołębicy i jest taką właściwie idealistyczną formą wyznań miłosnych i opowieścią o miłości i o kochankach. Taki ma podtytuł. Czyli dokładnie 40 lat temu ja z jakiegoś powodu, myślę, że miałem pieniądze, kupiłem sobie tą książkę. I cytat, w ogóle cały ten typ myślenia z tym echem wywodzi się właśnie z tego poematu Ibn Hazma. Ten cytat nigdzie tu nie jest obecny. Właśnie specjalnie tak chciałem, żeby Państwa zaskoczyć czymś nie multimedialnym. Ja go tutaj mam wypisanego, pozwolę sobie przeczytać, bo właściwie jakby po tych słowach już powinienem siedzieć cicho, ale nie będę. Ibn Hazm, przypominam, 10-11 wiek, Kordoba, Hiszpania. Stańcie się ludźmi, których wcale nie znam, bowiem jestem tym, z kim was nic nie łączy. Jestem jak echo. Ktokolwiek się odezwie, odpowiadam. Dziś możecie prosić o wszystko, czego zapragniecie. To bardzo piękne słowa, które są jakby mottem tej całej naszej tutaj, naszego spotkania. Także od 40 lat ten cytat mi towarzyszy i był jakby wszechobecny we wszystkich tych kolejnych działaniach. A teraz w wydawnictwie Warstwy, którego nie wiem, czy jakiś przedstawiciel tutaj przyszedł, czy nie, chociaż byli zapraszani, ale no nie przychodzą jakoś. Nie. Ma być w przyszłym roku opublikowany mój taki głównie, jak mówił Witkacy, wielka księga, która ma 365 stron i nazywa się Jestem jak echo właśnie. I ten cytat jest mottem do tej książki. Jak to się uda, jak będzie, no można będzie zobaczyć w przyszłym roku. A na razie mamy takie jakby wypisy poetyckie z tego trybu, poetyckiego myślenia. Mam nadzieję, że się Państwu podoba, to znaczy, że w jakimś tam procencie udało się dokonać tej takiej transfiguracji, prawda? Tego wcielenia słów w coś, co już tylko słowem nie jest. A te wszystkie echa tutaj powtarzalne są jakby obecne i jeszcze przez jakiś czas będą, bo ta wystawa będzie no, po prostu normalną wystawą sztuki już beze mnie. Ja nie będę musiał tu codziennie przychodzić, także będzie wszystko tutaj na obrazach, na ekranach. Jest to jakaś forma utrwalenia takiego na zawsze. I tutaj bym Państwu polecał myśl. Ja wiem, że są ciężkie czasy,
ale jest tu bardzo wiele pięknych gadżetów, które można sobie kupić. Na przykład poduszki po 40 zł. To jest piękna myśl, żeby zasypiać z moją poezją. Pod głową. Poezją. Z poezją. A to jest moja. Za durne 40 zł. No dobra, to mamy połowa klientów nie są to w przestrzeni, więc ja może nie będę mówiła tak długo jak profesor. Może będę mówiła krócej w ten sposób. Ja bardzo dziękuję, bo tutaj Iwona nie mówiła, to był konkurs na przestrzeń właśnie związaną ze słowem. No i udało mi się wygrać ten konkurs, z czego się cieszę, ponieważ właściwie nie przystępuję nigdy do konkursów, mam taką zasadę, realizuję swoje koncepcje twórcze. Natomiast ta koncepcja bardzo mi odpowiadała. Ja realizuję tego typu działania, właśnie połączenie z tekstem. I nawet szukam osób, które piszą, szukam pewnych idei, myśli i łączę je w pewną wizualną całość. A ta propozycja była idealna właśnie do tego, co robię. Stąd dlatego wzięłam udział pierwszy raz w życiu w konkursie. Za co dziękuję, z czego się cieszę. No i jeszcze może powiem o naszej współpracy z profesorem. O tym, że spędzaliśmy tu w piwnicy czas i materiały filmowe, właściwie wszystko, co tutaj jest, powstało właśnie w tym miejscu. I co było dla mnie również ważne. Dziękuję Państwu i przekazuję. To najwyżej do McDonalda pójdziemy, jak się nie otworzy, no to spędzę przyjemnie czas na dworcu. Wrocławski Salon Sztuk Pięknych z bohaterem głównym pod tytułem Ja za to serdecznie przepraszam, bo pewnie nie był do końca, ale to jest guzik prawda, bo ja się strasznie cieszę i jestem zadowolony. To będzie promocja tej pięknej książki, która nazywa się Granice Pytań. Jest już wydrukowana, to jest druga część trylogii. Napisałem całą trylogię poetycką, prozatorską. Mieszkańcy drugiej ulicy też się widzieli i mieli złudzeń.
Warto postarać się o echo, które zamknie świat niemocowi, co to nam żadne prawie. Jak wolisz? Dobro jest wolszy przodeżu. Nie wiem, że nie jest wolszy. Nie wiem, że nie przez złego się przychodzi. Przestaje być dobry. Dwóch gada z siebie na wypadanie i ludzie gadają. Tak mam myśl. Tam czasem trzeci się rozumie taki blady na tej papierze. Nie dopijcie, nie dopijcie. Czy to się nazywa? Tak, jest schizofrenia. O, dziękuję. Nie widzą, tylko z opowiadania. No to dobrze, i co?